Polska po latach komunizmu starała się o dołączenie do zachodnich struktur. Pierwszym sukcesem było dołączenie do NATO w 1999 roku. Polska razem z Cyprem, Maltą, państwami bałtyckimi i krajami Grupy Wyszehradzkiej dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Wchodząc do Unii przecież wnosiliśmy ogromny potencjał, ogromne zaufanie do Europy, ogromny euroentuzjazm. Żadne inne społeczeństwo poza polskim nie wykazuje tak daleko posuniętego proeuropejskiego nastawienia. Pomimo sporów na linii Warszawa-Bruksela cały czas zdecydowana większość Polaków popiera członkostwo Polski we wspólnocie. Mamy z tą Unią, szczególnie z Komisją Europejską, z eurokratami coraz więcej kłopotów, które to powodują pytania, wątpliwości. Od lat mówi się o projekcie Unii dwóch prędkości. Wedle tej teorii większe gospodarki wspólnoty powinny się szybciej rozwijać kosztem mniejszych. Eksperci przestrzegają, że jest to droga prowadząca do upadku. W tej chwili uważam, nie ma większego zagrożenia dla Unii Europejskiej niż nierówne traktowanie państw członkowskich, niż sprzeniewierzenie się zasadzie równości zapisanej zresztą w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Polska o to walczy z różnym skutkiem. Wśród założycieli wspólnoty europejskiej znalazł się kandydat na ołtarze Robert Schuman. Jednak z czasem Bruksela została opanowana przez ideę włoskiego komunisty Spinellego. To od państw członkowskich zależy, w którą stronę będzie się rozwijała wspólnota. Zostać w Unii, będziemy dalej walczyć bardziej o tę Europę Schumana, jednak kontestować Europę Spinellego, żeby jak najwięcej było wartości narodowych, ojczystych, żeby to była rzeczywiście Unia wolnych państw, a nie taki nowy kołchoz. Prawo i Sprawiedliwość od samego początku popierało akcesję Polski do Unii Europejskiej. Podczas sejmowej debaty w styczniu 2004 roku Jarosław Kaczyński mówił o szansach i zagrożeniach płynących z dołączenia do wspólnoty europejskiej. W sferze duchowej, która najbardziej bezpośrednio, choć nie tylko, wyraża się w preambule, decydują w gruncie rzeczy kwestie dla przyszłości Europy zasadnicze. W tej subtelnej sferze rozstrzyga się to, czym ma być Unia Europejska przyszłości, czy terenem współpracy europejskich narodów i europejskich państw, z których każde oparte jest na swojej szczególnej tradycji, współpracy opartej o jedyną realnie istniejącą tradycję europejską, a więc tradycję chrześcijańską w najgłębszym tego słowa znaczeniu, czy też terenem wielkiego konstruktywistycznego eksperymentu postulowanego. O tym trzeba pamiętać przez wielu dzisiejszych przedstawicieli europejskich elit, którego istotą będzie odrzucenie tej tradycji. O ważnej roli Unii Europejskiej mówił święty Jan Paweł II, który przypomniał, że to Polska poprzez Rzeczpospolitą obojga narodów przed wiekami jednoczyła Europę. Paweł Błoch, Telewizja Republika.